Sponsorem programu jest Delta Optical, dystrybutor marki Pulsar. Moi drodzy, w końcu się udało upolować kolejnego szopa. Zauważyłem około ambony, że widziałem dwa szopy na drzewie, które schodzą. Więc mówię szybko, ogień. Pastorał został na polu. Już szopa zdążyłem wyłowić, bo go strzeliłem tutaj na skarpie. Ale zobaczycie. Jest szop. Popływał sobie troszeczkę, ale teraz sobie suszy futerko. Można zobaczyć, zobaczcie, jakie ma łapki. Także z tymi pazurkami spokojnie po drzewie lata. Zobaczymy. Nie chcę go dotykać, bo cholera wie, co on żar. Dobra, nieważne. Także jest szop, nie jest za duży, ale jednak szkoda, że wpadł do wody, bo takie to futerko by z pewnością było ładniejsze. Ale jest szop, dasz bur. Thank you.
Jest jeszcze jeden szop. Będzie. Chyba jeszcze poczekam, może zlezie. Zobaczymy. Nasz wór. Witam Was na kolejnym polowaniu. Niestety wstęp nagrany troszkę później, ale to z racji tej, że taka nieoczekiwana sytuacja nastąpiła, że chciałem tylko zobaczyć na pole, więc wziąłem sobie tylko karabin i pastorał i termo. Co tam się dzieje, czy jakieś dziki są, czy nie ma. A patrzę, a na z drzewa i na drzewie szopy. No to kurczę, ogień. I lecimy szybciutko. I udało się takiego szopa, który schodził przez karpie, strzelić. Także bardzo fajnie. Niestety nie nagrałem dupa ze mnie, że tak powiem, bo bardzo fajnie to wyglądało, bo dostał strzał, padł do wody, ale na szczęście tym razem szopa podniosłem. To był szop, młody szop, płci męskiej. Oczywiście ja szopów ani innych drapieżników nie biorę na gołe ręce w teren rękawiczki, który ich poluje, tylko zawsze używam niebieskie rękawiczki. Jednak trzeba troszkę się chronić, nie ma co świrować. Co? Bardzo ładnie Digex ściągał, można powiedzieć. No, jak wychodziłem, już jeszcze tam jeden szop został na drzewie, troszkę go ponagrywałem z Digexa. Także no, ściąga dobrze lunetka. Duży plus. Jedziemy dalej. Rewir 8 jest dosyć spory, więc objaty go dookoła, zobaczymy, może gdzieś się napotka na po drodze dziki albo jakiegoś innego drapieżnika. Także zobaczymy, co w tym kierunku podziałamy. To lecimy. Nasz bór. Thank you.
No i już kończymy polowanie na dzisiaj. Efektem dzisiejszego polowania był upolowany szop. Udało mi się go strzelić, bo jak było widać na filmie, zlazł z drzewa i tam sobie pomykał po ziemi. I na końcu przy skarpie udało się go strzelić, a tak go strzeliłem, że on do tej wody jeszcze wpadł. Musiałem go kurde patykiem wyławiać, no ale udało się go wyłowić. Pozostały jeszcze dwa szopy na drzewie. Niestety nie udało się ich strzelić, bo co chwilę one gdzieś tam zachodziły, żadne nie chciało zejść. Poszłem sobie na ambonę, czekałem, bo będzie też na filmie widać, jak obserwowałem je z ambony, ale ponad dobrą godzinę siedziałem, a one ani mru, nic, cisza, zero odzewu, jeden od drugiego, bo było na dwóch osobnych drzewach. Widać było, że co jakiś czas jakieś się przemieszczało, ale nie chciały zleść. Pewnie one gdzieś tam później sobie zlazły, jak już sobie poszłem stamtąd, ale ewidentnie obserwowały, chyba muszą mieć dobry wzrok. Także jeżeli chodzi o to, no to Pulsar Digex jak dla mnie, mówię tutaj tylko i wyłącznie w swojej osobie, rewelacyjnie się sprawdza. Komentarze typu, że będzie gubił gdzieś powiedzmy, nie będzie trzymał skupienia albo coś rzeczy, nie występuje u mnie. Na montażu szybkiego łóżka jest zamontowany i jest rewelacja. Spisuje się z moją bronią Sabaty bardzo ładnie. Nie mam z tym najmniejszego problemu. No i po tych szopach, tak jak widzieliście, miałem to albo tchórza, albo kunę, ale nie jestem w stanie rozpoznać w nocy, bo ciężko było to rozpoznać. Za daleko było, żeby powiedzieć, bo to było na ponad 200 metrów. Nie, przesadziłem, to się, nie, 150 metrów, może więcej nie będzie, ale nie wiedziałem co. I tu się wydarzyła taka dziwna sytuacja, bo zauważyłem jakiś ruch, takich dwóch sztuk, i przyłożyłem swojego kondorka do oka i o 1:30 zobaczyłem w termowizorze. Szkoda, że tego nie nagrałem, bo to byłoby naprawdę ciekawe nagranie. Szedł gościu z dwoma wilczurami na spacer o 1:30 w nocy. A powiem szczerze, te psy przemieszczały się prawie jak dziki. Łeb był przy ziemi. Szły blisko rowu. Takie to były owczarki długowłose. I jakbym miał ktoś otwarty przyrządy celownicze i był przekonany, że to dzik, no to pewnie pies by leżał. A zaraz za nimi szedł właściciel po cichaczu sobie tak, z jakieś dobre 100, około 100 metrów, więcej może nie było. No mi się włos na głowie zajeżył. No jak tak można? Tym bardziej, że teraz ludzi można spotkać wszędzie dosłownie i o różnych porach dnia i nocy. Także uważajcie na siebie podczas polowania. Dobrze oceniajcie, do czego strzelacie, bo jest to naprawdę ważne i zobaczcie, co się mogło wydarzyć, gdyby nie to. A nie daj Boże, powiedzmy, jakiś rikoszet albo coś i gościu też leży, nie? Także bardzo, bardzo słabe z tego tytułu. Gościowi żadnej uwagi nie zwracałem, bo nic takiego nie robił, a po drugie, on może mi powiedzieć, a co to ode mnie chcesz, kim ty jesteś, zabraniasz mi w nocy chodzić, będę chodził kiedy będę chciał, gdzie chciał i jak chciał. Także zmieniłem rewir. A jak widzieliście, zmieniłem rewir. Zmieniłem miejsce na rewirze, bo rewir 8 jest dosyć długi, więc nie było z tym problemu, żeby zmienić. Pojechałem w kolejne miejsce, w drodze na kolejnego miejsca. Akurat było widać, jak się dzik przemieszczał i chyba to raczej była locha, bo tak mi to dziwnie się świeciło, jakby tam przy tym lasku, jakby to była loszka. Także jej odpuściłem. No i później miałem w kolejnym miejscu na ósemeczce. No, spotkałem na początek lisa, którego odpuściłem i miałem bataszkę dzików, które zeszły sobie do lasku i tak na skraju lasku między laskiem a polem tam sobie buchtowały, później się przemieściły typowo w lasek, ale też były na samym początku. Udało mi się podejść się na 50 metrów, były tam na pewno tam dalej w przelatki, ale tu na początku wydawało mi się bardzo, bardzo, że to była locha z pasiakami. I długo nad tym myślałem. Wiadomo, że nie będę strzelał, bo nie byłem pewny, co tam jest w środku.
myślałem, że może wyjdą, później się wiatr jeszcze zmienił i dziki poszły w środek lasu i tyle było z polowania. Polowanie tak czy siak bardzo ciekawe, pełne zwierza, więc polowanie było udane. Jestem zadowolony, chociażby nawet z tego szopa. Szkoda, że mówię, skąpał się w tej wodzie, bo by na pewno ładniej, efektywnie ten szop wyglądał. Szkoda, że tamte nie zlazły. Nie wiem, muszę poszukać na internecie, czy są już jakieś wabiki na szopa albo jakiś głos podobny, żeby je tak bardziej do siebie zwabiać. Nie wiem, ale po tym jak można sobie zobaczyć te szopie łapki, to zobaczcie, jak one są sprawne, prawie podobne do ludzkiej dłoni. Że po tych drzewach to bardzo, bardzo fajnie latają, więc nie mają z tym problemu przemieszczać się i naprawdę są cwane i wydaje mi się, że się uczą. Uczą się zachowania, przemieszczania, kiedy, co, jak i w ogóle. I na pewno no, pilnują się i to widać bardzo, bardzo, bardzo. Także dziękuję za dzisiejsze polowanie, że byliście ze mną. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za lajki, za komentarze, te dobre i te złe. Te złe oczywiście, znaczy złe, niekoniecznie złe, konstruktywne jakieś takie krytyki zawsze są wskazane, bo zawsze mogę polepszyć jakość swojego kanału, wypowiedzi, jakość dźwięku. Na jakość dźwięku i tak musimy troszeczkę jeszcze poczekać, bo na razie sobie jakoś tam powiedzmy odkładam pieniążki, żeby kupić może jakiś mikrofon przenośny, ale to jeszcze. No i pewno bym chciał kiedyś zainwestować trochę lepszą kamerę, ale na chwilę obecną budżet mi na to nie pozwala. Także cieszę się z tego, co jest, to co mam, jest bardzo fajne. Bardzo dziękuję firmie Delta Optical za oczywiście uposażenie mnie w Lipsara, który jest naprawdę fajny. Teraz już kończę malowanie, zmarzłem, zaczął deszcz pokrapiać. Już wystarczy. A mamy już końcówkę prawie lutego, więc wiadomo, że chyba już praktycznie wszystkie wyproszone. Zaraz trzeba będzie robić inwentaryzację zwierzyny jeszcze. Bez spraw w kole związanych z rozliczaniem dzików, z weterynarią. No i jest tego trochę, co czeka mnie, także jakieś w przyszłości jeszcze mam zaplanowany wywóz ampon, więc na pewno coś się jeszcze wstawi z wywozu z kolegą Wojtkiem. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dashboard.